Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Łukasz, a więc w tym odcinku opowiemy sobie o czterech potencjalnie bardzo dobrych altcoinach z trendu RWA, które mają ciągle duży potencjał na wystrzelenie. Bo tak samo jak tutaj na moim Telegramie, tak tutaj i mówiłem o Onto, które już zrobiło od tego sygnału prawie że X3 u nas, to w dzisiejszym też filmie chciałbym jakby pogłębić ten temat, tak? No bo mówiłem, że BlackRock teraz będzie wychodził, tworzy on fundusz, jakby taki RWA, a właśnie skupujący te tokeny mają 100 milionów dolarów zainwestować w ten sektor. No i niejako ja sam również twierdzę, tak, że teraz powoli hype z tego trendu AI, który już trwa tak naprawdę od ponad roku, będzie może troszeczkę przygasał, a będzie powoli on przechodził do tego trendu RWA, który może przy odrobinie szczęścia, chuchając, tak się mówi chyba, chuchu, albo nie, dobra, nieważne, przy odrobinie szczęścia po prostu będzie nam rósł, aż przerośnie ten trend AI. Jaś bym tak chciał, no więc po prostu o tym opowiemy sobie w dzisiejszym odcinku. Jak tutaj tego kanału jeszcze nie subskrybujecie, no to polecam wam to zrobić właśnie w tej chwili. Na tym kanale zajmujemy się głównie takimi analizami długoterminowymi, właśnie jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, które faktycznie dają tam jakiś obraz sytuacji. Według też mnie kolejne dwa lata będą bardzo, ale to bardzo dobre na rynku krypto oraz coinami, w które ja sam inwestuję, tak? Bo nie wiem, na przykład ostatnio, tak, na moim Telegramie AEVO, tak, urosło tak naprawdę 60% w ciągu jednego dnia. Ondo urosło no praktycznie 2,5 raza w ciągu chyba miesiąca oraz, nie wiem, Jupiter ostatni, tak, w ciągu 2 miesięcy dał nam również x2,5 zarobku. Także tutaj faktycznie staram się bardzo te mocne coiny agregować i to nie jest tak, że wiecie, tam ktoś mi zapłacił jakiś projekt za promocję i dlatego jakby robię ten film. Jakby chcę to bardzo mocno zaznaczyć, że wszystkie sponsorowane współprace zawsze odrzucam i pozostawiam tylko te coiny, które jakby sam inwestuję, więc nie można mnie kupić. Już jakby swoje też na rynku krypto zarobiłem i tutaj jestem niesamowicie niezależny. Tylko też jak chcecie być tutaj na bieżąco z tym wszystkim, to polecam, jest drugi link w opisie, mój Telegram. Tutaj zawsze wiecie o wszystkim jako pierwsi i wydaje mi się, że tutaj po prostu opłaca się być. Oraz też również, jak jeszcze po prostu nie ma na naszym Discordzie, to polecam. W tej zakładce VIP, która też dla was jest darmowa, mamy tutaj grono traderów tak naprawdę, gdzie no staramy się, żeby ta skuteczność ich była jak największa. Czyli jakby też potwierdzeniem jest to, że sobie teraz przejdziemy do zakładki rezultaty, no to faktycznie tutaj ludzie dzielą się swoimi tradami, tutaj setki tak naprawdę ludzi, to jest największy Discord w Polsce, jest z tych sygnałów zadowolonych, więc polecam, zobaczcie sobie i takim jedynym wymogiem jest to, żeby po prostu zrobić tutaj sobie konto pode mną na Bybit, link jest w opisie. To jest moja jedyna współpraca na tym kanale, to też mi pozwala właśnie być niezależnym, jeżeli chodzi o projekty i realnie uważam, że serio personalnie Bybit jest według mnie najlepszy, ma najniższe prowizje i w sumie sam tylko z niego korzystam. Też oprócz tego macie dostęp do moich wskaźników, comiesięczny airdrop, właśnie ten darmowy dostęp do Discorda, comiesięczne turnieje i nagrody oraz też darmowy dostęp do Akademii Kryptowalut, czyli takiego naszego kursu darmowego. Więc tym wstępem myślę, że możemy sobie już zacząć. I jeszcze raz chciałbym powiedzieć o tym, że słuchajcie, w tym filmie pokażę coiny, które mają solidne, długoterminowe podstawy z tego zakresu RWA, ale bardzo proszę o to, żebyście nie wchodzili całym portfolio, tak, w te wszystkie coiny, w całym portfolio to raz, ale też również dwa o to, żeby na jakiejś dużej dźwigni nie wchodzić tam na X10, no bo to, czego nie wiemy, to czy wiecie, jakby za 2 tygodnie będzie halving Bitcoina, tak, no i generalnie zawsze ten halving jest taki, że jakaś konsolidacja, jakaś korekta, coś tam, altcoiny mogą gorzej reagować, jakby to jest zawsze wielka niewiadoma, tak, ta krótkoterminowość to jest duża, zawsze obarczona dużą spekulacją, jeżeli chodzi o rynek krypto, no ja jestem mega dużym przeciwnikiem jakichś dużych dźwignień, bo nie wiem, tak, te coiny, jeszcze raz powiem, te coiny, które raz dzisiaj wam polecę, przez jutro, przez tydzień, przez cały miesiąc mogą spadać, możecie być na 20% na minusie. To są coiny długoterminowe i mówię o tym, żebyście po prostu głupio tego kapitału nie tracili. Nie wchodźcie na dźwigni. W ciągu roku według mnie urosną bardzo sporo, w ciągu miesiąca nie mam pojęcia. Więc zaznaczając już to, no to teraz możemy sobie już w końcu przejść do konkretów. I najpierw tak podstawa. Chciałem po prostu opowiedzieć to, czym w ogóle są te projekty RWA, też dla nowych osób, tak? No bo w kontekście tego DeFi'a to pojęcie RWA odnosi po prostu takich aktywów materialnych,
materialnych oraz niematerialnych, które po prostu istnieją poza światem blockchain, tak? Nie wiem, nieruchomości, złoto, kredyty, apartament na złotej, aktywa też mogą być tutaj tokenizowane i po prostu reprezentowane przez jakieś cyfrowe tokeny wydawane i weryfikowane w sieci blockchain, tak? Czyli jakby zapisujesz coś, co jest realne w blockchainie. W ten sposób to można po prostu nazwać. I teraz, dlaczego to było takie, stało się popularne, tak? No bo tu widzimy już jakieś przewidywania, że RWAs could grow to 10 trillion dollars, tak? W tam kolejne 6 lat. No bo tokenizacja stanowi interesujący aspekt ekosystemu blockchain. Pozwala na przekształcenie aktywów, usług, takie cyfrowe tokeny. No i nam właśnie w przypadku tego RWA tutaj mówimy o tej tokenizacji tych aktywów materialnych, tak? No i dzięki tej tokenizacji aktywa te stają się właśnie zbywalne w formie cyfrowej. No i w tym sektorze, tak, tego DeFi'a odgrywają one w sumie kluczową rolę, tak, łącząc te tradycyjne aktywa finansowe z taką przestrzenią cyfrową, co też przyciąga uwagę dużych firm, chociażby na przykład BlackRocka i kogo tam jeszcze, no, da się pomyśleć, tak, te wszystkie takie owiane tajemnicą firmy to przykuwa, co nie? No bo na przykład BlackRock też dużo inwestuje w nieruchomości, tutaj masz to jakby połączone z blockchainem, jest to na pewno dla nich taka kusząca alternatywa. I teraz jeszcze, zanim już do samych tokenów przejdziemy, jeszcze chciałem taki poruszyć trochę nudny temat, czyli po prostu jak to w ogóle działa, tak, ta cała tokenizacja tego RWA. Myślę, że to jest taki aspekt techniczny, aczkolwiek i tak całkiem ciekawy, no bo ten cały proces tokenizacji można podzielić na trzy fazy. No i pierwszą z nich jest formalizacja w trybie off-chain i przed tym, tak, jak tam dane aktywo zostanie jakby zintegrowane z tym cyfrowym rejestrem, to jego wartość, jego własność, stan prawny muszą być jednoznacznie określone w świecie fizycznym i są to takie ważne, tak, czynniki brane pod uwagę, bo te aktywa muszą również mieć niekwestionowany stan prawny udokumentowany, tak, aktami notarialnymi, tymi księgami wieczystymi, jakimiś fakturami w przypadku jakimś tam nieruchomości i tak dalej. I tą następną fazą jest wtedy łączenie informacji. No i w tej fazie, tak, następuje właśnie proces tej tokenizacji, w którym informacje o aktywach są przekształcane w te cyfrowe tokeny i dane dotyczące wartości aktywów i tego prawowitego, tak, właściwie są jakby osadzane w tych metadanych tokena i dzięki też przejrzystości blockchainu każdy może tutaj weryfikować sobie jego autentyczność, więc tak to działa tutaj w praktyce. I tym ostatnim punktem jest właśnie efekt, ponieważ chodzi tutaj o generowanie popytu i podaży w protokole tym całym RWA, czyli tym RWA, tak? Te protokoły DeFi'owe skoncentrowane na aktywach RWA mają funkcję, tak naprawdę mają dwie funkcje, bo raz, że ułatwiają tworzenie nowych aktywów RWA, a także zachęcają nowych inwestorów do zakupu i handlu tymi aktywami. No i w ten sposób RWA stają się po prostu praktycznymi komponentami DeFi'a, przenosząc wartości i ramy prawne ze świata rzeczywistego do świata tej zdecentralizowanej naszej przestrzeni opartej w działaniu o blockchain jakiejś kryptowaluty. To tak słowem wstępu. A teraz przejdźmy sobie do coinów, które według mnie są fajne i mają potencjał, powtarzam, długoterminowy. Jeszcze raz, długoterminowy to może spaść o 20% w ciągu miesiąca, nie mam pojęcia, chodzi o długi termin. Jeszcze raz. Więc pierwszym z projektów, które mam dzisiaj dla Was i które dzisiaj Wam opowiem i uważam, że jest fajny potencjał, jest tak naprawdę token OM, czyli token Mantra. Bo Mantra to taki pionierski ekosystem blockchain, który łączy właśnie DeFi, zarządzanie i te inicjatywy społecznościowe. Uruchomiony został w 2020 roku jako te Mantra DAO szybko zdobył uznanie za otwarte i takie transparentne podejście do handlu kryptowalutami, budowy funduszy i po prostu za innowacje. No i generalnie tam projekt ma na celu uczynienie, tak, doświadczeń i rozwoju w krypto bezpiecznymi i pewnymi. I teraz też przyjrzymy się różnym aspektom projektu Mantra, w tym właśnie ekosystemie, systemowi, tokenowi OM, przypadkowi jego użycia, najnowszym wydarzeniom i bez względu na to, czy jesteś inwestorem, czy jesteś programistą, czy po prostu jesteś ciekawy przyszłości, tak, DeFi oraz kryptowalut, powinieneś wiedzieć, co wyróżnia Mantrę na tle innych projektów w świecie krypto. Ty, myślę, że się ze mną zgodzisz, co nie? Więc generalnie powiedzmy sobie teraz jeszcze o samym tokenie, tak? Bo token OM jest kluczowym dla jakby tego tokenu Mantra. Widzicie, że jakby one sobie tutaj dużo, dosyć wzrosły, ale to i tak jeszcze jest nic, jeżeli chodzi o jakby ten hype, tak? On dopiero jakby się zaczął w miesiąc, ile to rosło 200%. Jakby jak się recenzowało te tokeny AI, to jakby w ciągu miesiąca one miały, wiecie, 2000% wzrostu, jak ja tam rok temu coś recenzowałem. Także to i tak wydaje mi się, że jesteśmy bardzo, bardzo wcześnie, jeżeli chodzi o ten jakby spekulacyjny ciąg hype dotyczący RWA, który znowu spekulacyjnie może przejść z
Ion do RWA, co nie? Jeżeli tak się stanie, to Mantra będzie jednym z dobrych coinów. Czyli jego jakby zastosowanie tego coina, teraz głosowanie, zarządzanie, to taka standardowa kwestia. Staking i farming, no to jest standardowe. Dostęp do tokenów DAO, okej. Okay. Zabezpieczenie płynności, no to takie dosyć standardowe. Mantra już jest i słuchajcie, na Binance, jest też na Bybicie, jest na OKEX-ie, na KuCoinie, jest na wszystkich dużych giełdach, mają duże listingi i to wydaje mi się, że naprawdę ma ciągle duży potencjał, tak? Bo jeżeli też chodzi o jakieś najnowsze i najważniejsze wydarzenia, no to można powiedzieć o tym, że Mantra ciągle się rozwija i wprowadzając nowe te funkcje i nawiązując partnerstwa, tak? Bo jest to nie tylko platforma DeFi, to jest taki już cały ekosystem, który umożliwia użytkownikom wspieranie innowacji i łączy te tradycyjne finanse z tymi jakby DeFi-owymi finansami na rynku krypto. I te obecnie produkty Mantra Finance działają na sieci Ethereum, działają też na Polygonie oraz na BNB. I na platformie w celu jakby zabezpieczenia i tego bezpieczeństwa stosowane jest KYC. Niektórym no może to się nie podobać, tak jednak pamiętajmy, kurczę, tutaj ciągle te giełdy CEX stosują się od dawien dawna do tego. No i tak po prostu musi być, ta wolność będzie nam stety niestety w tym rynku krypto odbierana. No ale idąc dalej, no to też Mantra, taki właśnie token skupiający się głównie póki co na Bliskim Wschodzie, tak? Tutaj macie Dubaj, Nazjęcyłum, Burj Al Arab, tak, ten hotelik nasz, i znajduje się na takim końcowym etapie uzyskania licencji od dubajskiego regulatora kryptowalut VARA i te zezwolenia są niezbędne właśnie w planach Mantra dotyczących budowy i hostowania pakietu narzędzi jakby zapewniających zgodność z przepisami, które też mają służyć do wystawiania i handlu tymi właśnie RWA. I wiele firm, tak, z branży kryptowalut, a także spoza niej obstawia, że do końca dekady RWA staną się wielomiliardowym biznesem i aby tak się stało, znaczna część handlu tradycyjnymi klasami aktywów, które są też szeroko popularne, tak, wśród inwestorów, czyli no, nieruchomości, akcje, dzieła sztuki, będzie musiała przenieść się na blockchainy, a obecnie to jeszcze nie nastąpiło, więc to jest ciekawe i to jest dlatego właśnie teraz też BlackRock wchodzi, tak, bo widzą w tym duży potencjał. I mimo to projekty, takie jak właśnie Mantra, zdobywają przewagę już teraz, bo aby opanować ten rynek, zanim się rozwinie, właśnie to robią. Tak, dlatego też uważam, że tutaj warto podążać ich śladami i po prostu przygotowywać się na rozwój ekosystemu, być w nim, zanim stanie się on naprawdę duży. Drugim z projektów, o którym już mówiłem na moim kanale, jednak uważam, że tak naprawdę ma chyba największy, to będzie taki główno dowodzący projektów RWA i na który powinniśmy, jak już zrobimy sobie tak jakąś pulę, powiedzmy 20% naszego portfolio, wydzielamy na tokeny z zakresu RWA, to z tych 20% największa część, którą podzielimy, powinna właśnie według mnie, ja też tak robię, iść na token Ondo, bo jest on najbardziej perspektywiczny z tych wszystkich jakby coinów. W niego już inwestujemy sobie tak naprawdę od 30 paru centów, teraz ma już 87 centów, także to już i tak troszeczkę urósł, ale i tak wydaje mi się, że jeszcze sporo ma przed sobą, tak? No bo generalnie on to taka jest platforma finansów zdecentralizowanych, która ma jakby na celu zniwelowanie różnicy pomiędzy tymi tradycyjnymi finansami, a usługami finansowymi opartymi na technologii blockchain, tak? I dzięki właśnie wykorzystaniu blockchaina on to jakby tokenizuje aktywa tego świata rzeczywistego, jakby umożliwiając właśnie inwestorom dostęp do tych tradycyjnych klas aktywów za pomocą krypto. I to podejście też daje dostęp do finansów na poziomie instytucjonalnym. No i tam bla bla bla, w sumie już o tym robiłem też cały odcinek, musicie sobie na kanale wyszukać, już nie będę się powtarzał, jeżeli chodzi tam, wiecie, o te jakieś tam tokenizacje, coś tam, o co on dokładnie robi. Tutaj tylko chciałbym powtórzyć o ich jakby partnerstwach, tak, strategicznych, no bo Ondo Finance współpracuje z fundacją Aptos, mając na celu taką rewolucję w integracji aktywów z rzeczywistego świata z technologią właśnie blockchain, i te partnerstwo rozpoczyna się od integracji tego ich USDY na blockchainie Aptos. Język programowania, ten Move Aptos, zapewni też podobno bezpieczeństwo i elastyczność, a Ondo łączy te tradycyjne finanse z DeFi-em. No i też generalnie, tak, ten nagły wzrost wartości Ondo można właśnie przypisać ekspansji na obszar Azji i rosnącemu tam zainteresowania tokenizacją. Bo tutaj ci wszyscy duzi, tak, czyli tam wieloryby zwiększały liczbę transakcji, a dostępność tokenu na giełdach spadła i wszystko to przyczyniło się do trwającej hossy na kryptowalucie Ondo. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o te nasze punkty wejścia, ja o Ondo mówię chyba gdzieś tutaj, zacząłem o nim mówić, od poziomów 0,35, a 0,45 w tym tutaj momencie, pod koniec to było lutego, tak? I od tego
czasu, powiedzmy tak sobie, że tutaj urośliśmy o fajnie tam 160%, była ta nasza korekta do 38, szkoda, bo miałem ordery, też o tym pisałem na Telegramie, tylko też warto tam śledzić, miałem ordery na kupno bardzo duże na 35 centach, no niestety tutaj nie spadliśmy, a wręcz przeciwnie, od tego momentu byśmy znowu urośli o 150%, aczkolwiek no teraz wiecie, no wiadomo, że ta aktualna cena no jest o wiele gorsza niż ta, która była miesiąc temu. To po prostu jest fakt, który się nie da mu zaprzeczyć. Aczkolwiek, tak jak mówię, tak spekulując, że ten hype będzie przechodził z tego AI na projekty RWA, to jeżeli tak się stanie, to Ondo będzie rosło jeszcze bardziej. I takie no absolutne minimum, które wydaje mi się, że może on na szczycie hossy osiągnąć, to jest od 6 do 10 dolarów według mnie, tak? A czy tam będziemy jeszcze wyżej szli, to zobaczymy. I tak wydaje mi się, że ciągle jakby ten naprawdę ma jeden z większych potencjałów, tak? No bo też projekt stanowi takie obiecujące połączenie właśnie tych tradycyjnych finansów z DeFi'em i w miarę jak się rozwija, te jego rozwiązania, te jego strategiczne partnerstwa naprawdę pozycjonują go jako tego kluczowego gracza właśnie w tym trendzie RWA i mimo dużych wzrostów uważam, że jest w stanie dać nam jeszcze większe wzrosty. I zanim teraz tak przejdziemy do coina numer 3, kolejnego, który również ma duży potencjał, chciałbym was tutaj zachęcić do odebrania tego naszego kursu, bo jest on całkowicie darmowy dla was, a myślę, że naprawdę się tutaj dużo z niego nauczycie, tak? On tutaj trwa 21 dni. Jest w nim masa takich naprawdę fajnych ciekawostek tradingowych, które po prostu uczynią was lepszymi traderami. Z osoby, która po prostu jest chciwa, traci na rynku, staniecie się osobą, która lepiej ten rynek rozumie i jest w końcu zyskowna, tak? Tutaj też dużym takim bonusem jest to, że są te codzienne sesje tradingowe, tak? I to nie tam z jakimś kolesiem, który tam w pudełku po chipsach znalazł tam jakiś, wiecie, kurs analizy technicznej i tam uczy jakichś tych trójkątów pierdół, tylko faktycznie go prowadzi SUPE, czyli osoba, która ma te różne certyfikaty prop tradingowe, realnie zarządza kapitałem dla innych firm w kwocie setek tysięcy dolarów i zna się na rzeczy. Także on daje naprawdę wam dużo nauki. Dodatkowo też macie wsparcie merytoryczne, macie jakiegoś swojego jakby asystenta konta i to jest wszystko za darmo. Dlatego też możemy to finansować, bo właśnie jeżeli jesteście ode mnie na Bybicie, tak? Także to jest też jedyny wymóg, że będąc pode mną na Bybicie, macie za darmo ten kurs. To jest właśnie jeden z benefitów, darmowy dostęp do Akademii Kryptowalut, więc polecam. Dodatkowo też jako taki benefit od bezpośrednio Bybita, taka już wisienka na torcie, tutaj za przejście z innej giełdy, z Binance'a, bo i tak się opłaca, to jest są niższe na Bybicie prowizje, macie do 30 tysięcy dolarów za pierwszy depozyt, tak, tu trzeba jakby zdeponować ćwierć miliona dolarów, wiadomo dużo, ale też są niższe tutaj wymagania i jakby zawsze, wiecie, lepiej coś otrzymać niż nie otrzymać, a tutaj kwota jest całkiem spora, więc tak to wygląda, no jak polecam, mówię, wszystkie linki macie w opisie. A teraz idźmy już do trzeciego, tak, coina, który też wydaje mi się, że tego jego potencjał jest tutaj z pory. No bo powiedzmy sobie o tak zwanym Dask Network, czyli o tokenie Dask, bo to jest taka nowoczesna platforma blockchain zaprojektowana do obsługi poufnych smart kontraktów. No i w tym sercu Dask Networku znajduje się Plonk. Zapewnia to taki jakby system dowodów wiedzy zerowej, tego ZK Knowledge, wydajność na poziomie przemysłowym oraz skalowalność dla przedsiębiorstw. I ta Plonk to jest taka najnowsza i najbardziej zaawansowana technologia kryptografii dla tego ZK Zero Knowledge. Dzięki niej właśnie Dask Network zapewnia prywatność na sieci publicznej, umożliwiając też firmom wydawanie roszczeń, potwierdzanie sieci, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo i taką ścisłą poufność, co jest bardzo dużym atutem w rękach właśnie samego projektu. No i Dask Network jest takim idealnym produktem do budowy aplikacji transakcyjnych o wysokiej przepustowości i jakby prywatności na infrastrukturze centralizowanej lub też zaufanych stronach trzecich, tak? No i firmy właśnie z powodzeniem tutaj budują już aplikacje w różnych sferach na bazie tej technologii, a jeżeli chodzi jakby o sam tutaj token, tak, Dask, no to na przykład przedsiębiorstwa korzystają z Daska do opłacania usług sieciowych, takich jak wdrażanie i uruchamianie smart kontraktów oraz też transfer tokenów Dask lub tokenów zabezpieczeń opartych o XSC. I za każdą transakcję przesłaną do sieci Dask płaci się prowizję do
opłacenia, której używane są właśnie tokeny DAS, które tam z kolei przekazywane są do walidatorów w celu wynagradzania węzłów sieciowych za też tam dostarczaną przepustowość, weryfikację i przechowywanie danych. No i odnośnie jeszcze samego tokenu, to chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na dwie bardzo ważne rzeczy. Bo pierwszą z nich jest to, że w obiegu mamy już praktycznie całą dostępną podaż, czyli że jakby już więcej tokenów tutaj nam się nie spuści na web, że tak powiem. Tutaj właśnie jest to napisane. A drugą jest fakt, że projekt wciąż ma bardzo niską kapitalizację rynkową, a potencjał jest bardzo duży, bo jeżeli firmy zaczną wykorzystywać te technologie, no to warto mieć na uwadze, że z im niższego tak, tego progu kapitalizacji startujemy, tym więcej X można wykręcić, a ciągle tutaj to jakby nie oszałamia i wydaje mi się, że ma potencjał na dużo, dużo więcej. Więc Dask to jest taka platforma, która daje raz dużą prywatność, skalowalność i bezpieczeństwo i też dzięki tej technologii Plonk i naprawdę no, innowacyjnym rozwiązaniom Dask Network może tutaj znaleźć się na celowniku dużych firm i tego ja mu życzę, bo tak wydaje mi się, że może być. I zanim sobie do tego kolejna czwartego przejdziemy, czyli tego naszego finałowego, to jeszcze jedna ważna rzecz, bo to jest taki symulator jakby powiedzmy transakcji, no i generalnie dużo osób myślę, że tego nie wie, tak, ale powiedzmy, że są naprawdę ogromne różnice, jeżeli chodzi o transakcje giełdowe, jeżeli chcecie po prostu mieć sobie zmaksymalizować wasze zarobki na tej hossie, to jest bardzo ważne, żebyście tego posłuchali, bo powiedzmy, że startujecie z poziomu $1000 i tam wasza strategia generuje wam 60% win rate'u, czyli zysków, tak? Gracie mniej więcej zwykle na dźwigni razy 5 i powiedzmy po ilości 100 trade'ów, po jakby tych trade'ach będziecie na plus mniej więcej $1845 na Bybicie, gdzie przy tej samej strategii na takim Binance'ie tylko bylibyście na plus $664. I tego właśnie nie widać, tak? Z jednym trade'em, z dwoma trade'ami, ale i tak tą giełdę korzystacie, będziecie z niej korzystać lata i warto jakby tutaj właśnie to sobie o tym powiedzieć wprost, tak? Że te różnice nie są duże na początku, ale są ogromne po kilkunastu już tam trade'ach, miesiącach i tak dalej. Więc pamiętajcie o tym. Jeszcze też z mojego referlinku macie jeszcze niższe prowizje niż nawet tutaj, bo jako, że jestem też jednym z największych partnerów Bybita w Polsce, mam jeszcze niższe prowizje. Więc no, linki macie w opisie. Serio, jakby według mnie, ja Bybita bardzo lubię i naprawdę go polecam. Ale już idąc do tego czwartego coina, to nim będzie HiFi Finance. Bo o co z nim chodzi, tak? Bo to jest taki protokół pożyczkowy zbudowany na blockchainie Ethereum, który też umożliwia użytkownikom pożyczanie przy użyciu ich kryptowalut w zastaw. I to, co ich wyróżnia, to przede wszystkim stałe oprocentowanie, które też zapewnia wysoki stopień przewidywalności wyników finansowych, też zarówno dla przedsiębiorców, jak i pożyczkobiorców, jak i też pożyczkodawców, tak? I wiadomo, że mowa o procencie w postaci kryptowalut, którego jakby sama wartość może być zmienna, jednak wynagrodzenia nie będą zależne od ilości użytkowników projektu, co jest ważne, tak? I ten HiFi Finance jest takim projektem dostępnym na całym świecie, jest rozwiązaniem wysoce elastycznym i może być wykorzystywane zarówno przez firmy, jak i też zwykłych użytkowników i podobnie jak z Ondo, tak jak też wspominałem, daje to nam tutaj duże możliwości, ponieważ też możesz kupić tak sobie jedną kryptowalutę, której tam wartość będzie rosła z czasem, a za pożyczone środki możesz dokonać zakupu innego, fajnego, obiecującego projektu i zarabiać na obu, więc na hossę takie coś jest tak w zasadzie idealne, co nie? Bo rośnie ci i jedno i drugie. I oczywiście to wiąże się z ryzykiem. Jeżeli nie trafisz na projekt, który miał być obiecujący, może okazać się, że będziesz musiał po prostu dołożyć środków, aby ten wykupić swój depozyt. Jednak myślę, że jest to o wiele ciekawsza opcja niż jakieś tam dźwignie, ponieważ w tym wypadku nie tracisz pieniędzy całkowicie i zawsze możesz je odkupić ze smart kontraktu. Także to jest tutaj ciekawe. No i aktualnie tutaj cena miała tutaj fajną dosyć korektę w ciągu tych paru dni. Spadliśmy sobie do $0.17, a całkowity wolumen tutaj, jeżeli chodzi o ostatnie 24 godziny, to jest $36 miliardów. Kapitalizacja to jest tylko milionów w obu przypadkach, także nie są aż taki duży, nie? To jest top 400. Ciągle mały coin stosunkowo i on aż tak przy tych wzrostach jeszcze nie urósł, nie? Tam raptem powiedzmy w ten miesiąc o 100%.
1%. To nie jest jakoś mega dużo. Także no, jest to całkiem ciekawe, co nie? I teraz jak działa cały ten HiFi Finance? Raz, że tokenizują aktywa. Dwa, że mają te stałe oprocentowanie. Trzy, że mają bezpieczeństwo i prywatność, no bo oni wykorzystują też technologię blockchain, aby tam zapewnić właśnie bezpieczeństwo, bla, bla, to zawsze w sumie to wiadomo, o co chodzi. W rezultacie, już tak końcowo, no to ten HiFi Finance stanowi takiego ważnego gracza w świecie finansów instytucjonalnych i nie tylko, tak, bo przyczyniając się do rozwoju i adopcji kryptowalut na taką globalną skalę oraz też dając duże możliwości inwestowania osobom, które nie mają dużego kapitału, a nie chcą korzystać z lewara lub dla tych, którzy mają też duży kapitał, ale w miarę bezpieczny, chcą po prostu operować jeszcze większym. Więc słuchajcie, uważam, podsumowując, że wszystkie te projekty wymienione w tym materiale mają duże szanse na osiągnięcie wzrostów. Każdy ma z nich coś swojego, co nadaje jakby mu potencjału do wybicia się wśród innych projektów i cały generalnie trend, tak, ten RWA ma bardzo duży potencjał, ale mówię jeszcze raz, nie wchodźcie na duże dźwignie X10, bo ja nie mam pojęcia, co będzie za 2 tygodnie, czy to jeszcze nie spadnie, czy tam za miesiąc, jakby nie myślcie w tych kategoriach, bo nie mam pojęcia. I to, że wejdziecie na dźwignię teraz, a to urośnie, to będzie szczęście. A jak wejdziecie na dźwignię teraz i to spadnie, to będzie pech. Jakby nie zdawajcie się na szczęście czy pech, zdawajcie się na coś namacalnego, realnego, na długi termin. Do tego was zachęcam. Zachęcam was tutaj do dołączenia do mojego Telegrama. Tu są zawsze najświeższe informacje i zachęcam was do zarobiania, a nie hazardu. To wszystko. Dzięki i cześć.